takie zwierzę, czy ktoś krzyczał? Sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butch's Creek. Where? Butch's Creek. Is that where you're from? Butch's Creek. You want me to take you there, or me? Come on, friend. A to ciekawe, bo wszyscy z Butcher's Creek to z nami nie rozmawiają. A tu nagle zamienił jakieś dwa słowa z nami. Chyba nie jest głęboko. Uważaj, aby nie utopić. Tak. Ale jak kuszą tymi podpowiedziami. Tutaj te piekielne kozy. A to już znawca. He was in some distress. Witamy, witamy. Już po pracy? No to mam nadzieję. It's calmer now. I found him out in the woods. Well, Lemuel. Sweet Lemuel. Such a nice man. Such a good man. Come here, come on. Help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who said it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. Thank you for letting me. Please. Lemuel, not well. You got anything for me? Oh, yeah. Of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Ale to już po misji? Próbujemy tu wrócić niebawem. Dajmy im chwilę. Chyba tam jest. Chociaż nie, to tylko kamień. Znowu mnie te gołębie. Ale nie, to trochę tak wygląda. Jest chyba. Jakby ktoś szukał, to na mapie dokładnie w tym miejscu. To trochę wygląda jak to z cutscenki. Arthur Morgan. No dobrze, mówili nam, że coś o tej ciemności, że widzi kolega, ale nie myślałem, że trzeba to brać tak dosłownie, żeby przejść nocą. Ale może w nocy więcej widać. I bark wybity.
gone, sir. Be gone. Not because we cares not. No, no, but because we cares. What are you talking about? The demons have us by the throat, sir. It's the darkness. The darkness, it's everywhere. He was right. What are you talking about? Sir, they come in darkness. They're coming! Żeby to te pomioty? Stay inside. Keep your door shut. Zabij demony, a to te psy? A te psy? Czekaj, pies. No niestety. Wow! Bo może wściekliznę masz albo coś. You're safe now. I'll see if there's any more of them. Oh, thank you, brother. Oh. Shit, there's more, all right. Away from me, devil! Uratuj mieszkańca szybko! Nie! Odejdź od nas! Kolejny. Ale no jeszcze nie dzięki Bogu, bo on żyje. Dobra. They's got Cain. They's got brother Cain. Where? Over there. All right. I'll handle this. Come on. Przynajmniej zaczęli rozmawiać z nami. Back to the village. I'll keep these dogs at bay. Oh no! A demon! Help us! O co tu chodzi? Tu wszystkie psy z wioski się zamieniły, czy to jakieś inne przyszły? Nie wierzę, żeby tu chodziło o jakieś moce nadprzyrodzone, ale z drugiej strony wszystkie tak nagle się wkurzyły na nas. Znaczy na nas, na całą wioskę. Just dogs gone crazy. It ain't nice. Get yourselves home. No. He said they would come in many forms. And he said his protection would come in many, many forms. What are you talking about? Just sick dogs, hydrophobia, or some other poison. He said we were not to doubt him. No. Get your people home, mister. Get yourself a gun. Shoot any sick animals you see. Life will be just fine. The darkness has come for us. He was right. Who was right? I was. Oh, protect us from evil. I shall save them. And who are you? There'll be no more. Four-legged demons. The curse shall change. The curse has changed. What curse? These poor people. I will save you. I just saved them. And it weren't no curse, just sick dogs. Dark charms possess the woods, I told you. He told me. I found one. That? Don't touch it! He found the curse! Found it! So? The woods are full of these. While they remain, the curse will remain. Oh, curse! Yet the woods are also full of demons. I will find a way. Oh, have I lied to you thus? He never lied to me. Come, Obadiah, feed me. So you're saying someone destroys all the charms, the curse is lifted? The woods are full of demons. And the demons protect the charms. And the charms protect the demons. It's impossible. Oh, I can see that. It's impossible. There ain't no demons. Don't disturb the woods. I told you. He would come, and he would help, and he would laugh. You told us.
To idźmy. Mam nadzieję, że naszą misją nie będzie zniszczenie wszystkich talizmanów, bo z tego co widziałem, jedno z wyzwań tak wygląda, ale... A dziablimy sobie. Na lepszy poranek. Jedno z wyzwań tak wygląda, ale to tam jest tych talizmanów 20 chyba aż. To by było dość szalone. Do której do końca misji, która mam nadzieję, że ma już swój koniec prawie. Wszystkich talizmanów? Nie, no to chyba tak, takiego świństwa by nam nie robili. 13 i obok siebie, a to chyba o inne chodzi. Bo jeden na przykład takie coś, ale a zniszcz przeklęte, dobra, czyli to o inne talizmany chodzi niż myślałem. O, OBS nam... OBS-a na chwilę rozłączyło. Jesteśmy. To damy radę. Jakby tak spalić cały ten las, to nie idzie masowo. Są te demony, czy nie? Przypuszczam, że za dnia byśmy więcej widzieli. Jaki żurek? A jak żurek? No żurek to po live dopiero niestety. Oj, sobie przypomniałem, znów głodny jestem. Ale będzie. Talizmany, o coś tutaj nam. Nie wiem, czy jakiegoś tutaj nie ominęliśmy. O właśnie. Uwaga na bobry. Nie mieliśmy wspominane wcześniej coś o jakichś demonach, które miały ich pilnować, czy? Okej, ostatnie trzy widzę już. Daleko. Najgorzej, jeszcze jeden i coś nam pyli do tego wszystkiego. Tam jesteś.
Powinienem wcześniej. Gdyby nie ten live, to by się udało wyspać. No, ale mam tak samo, niestety. Wszystko przez te misje, które... Myślałem, że będzie nam Reda to tak na godzinkę zostało, a tu już zaraz 5 wyjdzie z samego Reda. Ale pocieszę, że już więcej Reda nie będzie, więc... Dobra, mamy przeklęte talizmany. Liczę, że sam szaman się już najadł. Się wkurzy szaman, bo pewnie on porozwieszał te talizmany. A teraz robota na nowo. Remember me? Helped you with some dogs. Been seeing about this curse of yours. Oh, welcome, brother. It's a dark omen. Those charms out in the woods? Yeah. They're all broken. All of them? So, I guess that's it for your suffering. Ah! It's a miracle! We're saved! The darkness lifted! Not saved. Huh? Cursed. He broke the charms. The spirits are set loose. We're doomed then? Hold on. But you said the charms was protecting the curse. I said it was a dark omen. I said he had the demon's tongue. Now, I need some light here. Now, I don't know what to think. Hey, huh? Look at me. Yeah? I'd think there's something going on in this holler, and it ain't a curse. And whatever else it ain't, this feller don't want you to know. Liar! I told you he would lie and dissemble. Something's up. And this one wouldn't be so quick with ideas. He didn't have some clue of it. I have the gift. My ancestor. Got a gift myself. I'm going to commune with the spirits. Dark. Dark omens! Dark spirits! What's he hiding? He always spoke truthful to us. There is a dig on the other side of the hill there. There was a dig anyway. It's closed now. He always said something about not going over there. Well, maybe I'll go check it out for myself. See if I can see anything. All right. Sprawdzimy, może biedasze bym mieli. Tylko nie węgiel, a złoto ciągną. Dalej... O kurczę. Abramble, ty sobie tu stań, ale my weźmiemy. Dobra. Co 30? No to ja myślę, że to już jest koniec tej misji. Nie pamiętam, żeby któraś miała więcej niż 4 części. Może jedna była na 5, ale... This is the dig. Ja tam dynamit by wziął do ręki, to... Kojarzy mi się to chyba na Amidze. Była taka gra Little Devil. Też się chodziło po takich korytarzach. Podobna mapa. O, a to typowy Outlast. Uciekanie w wodzie przed tym babochłopem. Szczur wędrowny? A chętnie, podnieś. Idealny stan. Cursed, all right.
Who's there? I see you over there. Game's up. This is poison in this mine. Whoa. Uh-oh. God damn you! I'll get out of here. Żeby to nasz. Dusisz się oparami, podążaj wzdłuż strumienia. No ale weź jakieś lekarstwo. Czy to jest wzdłuż strumienia, czy nie bardzo? Nie, to nie tu, a czyli... Świeże powietrze. Come on, come on. Tak, no właśnie, są szczury w idealnym stanie, ale konsola nie wyrabia już ciężarów tej misji. Chyba nie było przejścia, a może? Come on. Co, musimy zejść niżej. No, a nie tak łatwo o szczura w idealnym stanie. Nie był ten wodospad, co my znaleźli, a może nie? No pięknie, to trzeba było do tych ludzi przyjść z pomocą. Jak byliśmy jeszcze Arturem w tych pięknych stronach, oni się truli przez te wszystkie lata, przez te dni, jak my tu pracowaliśmy na naszą przyszłość. I po co to ko... I told you I would save you. Yes. Said I would lead you out of the darkness. Yes, show us the light. I shall. I shall. But first, you have to mark your signs on this paper. It's a powerful magic that will protect you on your journey. I hereby release, absolve, and indemnify the aforementioned Roanoke Fuel Company. Stop reading. Hmm? You didn't tell me you could read. What kind of trick you pulling now? Oh, you're back! We thought the curse had got you. Nope, but he nearly did. Don't you go nowhere. Found this down in the old dig, leaking all the way to the lake. You've been poisoned. No, we were warned not to heed what you That's say. Right, right. Then listen to him say it. What's this? It's nothing. Nothing? Then you won't mind drinking. Oh, hey, no. Hey, hey, hey! No, hey, please! Hey. No! No! Oh, you've killed me! I'm poisoned! Poison now, is it? Oh, the dig. All they found was arsenic and lead. I dug down into the cave system and spread. I was meant to get you all to go. Now you heard it. It's taken me! Oh, dear. Dear God, there's no arguing. It's clear as day. We're cursed. Cursed? What are you talking about? Powerful forces have taken on this town. Yes, spirits. Yes. It's a mining company. No, it is spirits. Spirits taken through a mining company. Brothers and sisters,
We got some praying to do. Pray, do something. You'll die, or worse. Just go. It's our curse. It's ours to deal with. Now the medicine man lifts some money. They just take it if you want it. Aha. Aha. Pomiędzy obywatelami. Zastrzeżenie warunków niniejszej umowy. Obywatele oficjalnie oświadczają, co następuje od tego momentu, kończąc sprawę. Niniejszym zwalnia z odpowiedzialności wyżej wymienioną kompanię w związku z zanieczyszczeniami odkrytymi w punkcie poboru wody i uznaje sprawę za zakończoną. Tyle. Nam te pieniądze niepotrzebne. O, jest sama. Ej, szamanie, chodź, pobiegamy razem. O, wow. No. Dobrze. O, czyli on dostał naprawdę na głowę. Tym samym mamy już wszystko, jeżeli chodzi o misje poboczne. I możemy zakończyć naszą przygodę w RDR 2. Postaram się gdzieś jeszcze zebrać jakieś ciekawostki w jedną całość. Ale to już w osobnym odcinku. Tak gdzieś po drodze wspominałem, może uda mi się na święta nad tym przysiąść. Teraz możemy kończyć. Nareszcie, tak. Chociaż może i dobrze, no. Piękny pożegnalny odcinek. Dobrej nocy. Dobrego dnia, jeżeli powtórka. Trzymajcie się. Hej, hej.